to jest instytucja, która jest przeznaczona w znacznej mierze dla nauczycieli i dla uczniów. Szacujemy, że mniej więcej połowa naszych zwiedzających to będą grupy szkolne pod opieką nauczycieli. Okazuje się, że kiedy taki strumień powietrza opływa taki profil, to tu, czyli nad skrzydłem, mamy niskie ciśnienie powietrza, a pod skrzydłem mamy wyższe ciśnienie, czyli takie normalne, atmosferyczne. To jest nowy typ instytucji, co może oznaczać pewnego rodzaju wyzwanie. Jesteśmy instytucją, która ma szkołę wspierać i uzupełniać, ale w żadnym wypadku nie zastępować. Naszą podstawową misją jest inspirowanie, zaciekawianie, budowanie pozytywnego wizerunku nauki. Wszystkie nasze galerie mają charakter otwarty. Nie ma granic pomiędzy tymi galeriami i wszystkie eksponaty są jednocześnie dostępne. Zależy nam na tym, żeby każdy z nauczycieli mógł przygotować swoje własne, niepowtarzalne zajęcia. Będą mogli tworzyć własne scenariusze zajęć, będą mogli wymyślać własną wizję korzystania z centrum, od rozrywki do realizacji bardzo konkretnego celu. Jesteśmy daleko od tego dziwoku i teraz się przybliżymy. Jezu! Strasznie, starałem się. Teraz to jest rzeczywiście straszne, dlatego że robimy pewną nieintuicyjną rzecz. Kiedy się kręcimy i kręcimy się szybko, to człowiek jakoś intuicyjnie chce się do czegoś jeszcze przycelić, ale niestety efekt jest jeszcze gorszy, bo kręcimy się jeszcze szybciej. Jedynym sposobem, żeby zwolnić tą szybkość obrotu, jest oddalić się. Odsłoną platformy edukacyjnej będzie powieszenie na naszej stronie Kopernika blisko 300 rzeczowych objaśnień eksponatów. W drugiej odsłonie, planowanej na koniec roku, treści zostaną znacznie rozbudowane. Liczymy na to, że nauczyciele będą korzystać ze stron platformy zarówno przed wizytą w centrum, dla należytego jej zaplanowania, jak i po niej, by spożytkować w procesie dydaktycznym inspiracje, które daje wystawa.